Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie. My teraz kończymy poremontowe rzeczy. Jesteśmy u babci w domu w Otwocku i robimy porządki poremontowe. Trochę chyba będziemy jeszcze. Tak, ja dziękuję też Panu Bogu za projekt. Dziękuję Anecie, Oli, księdzu Piotrowi też za ten projekt. Dziękuję Wam, uczestniczki. I to był taki naprawdę bardzo dobry czas. Także niech Pan będzie w tym uwielbiony, a Wy działajcie. Amen. Słuchajcie, może nas nie być dobrze słychać, bo nie wzięliśmy mikrofonów. To takie pewne urządzenie nie posiada wejścia mikrofonowego. Ale dobra, no nie chcę tu robić już antyreklamy. I słuchajcie, zaczynamy. Więc dzisiaj mamy antidotum poniedziałkowy. Odcinek będzie chyba 668. No i posłuchajmy, co mamy w poniedziałek. Pierwszy fragment mamy z Księgi Rodzaju, czyli zaczynamy zupełnie od początku. Na początku tak się zaczyna, Bóg stworzył, więc posłuchajmy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to przypomina mi się pantomima, którą graliśmy razem z Sylwią, Stworzenie Świata. Ci, którzy przeżywali seminarium online, nową wersję, no to po prostu widzieli to seminarium. W tym seminarium widzieli, jakże piękne, nie wiem, czy sobie poradzi z tymi drzwiami. Widzieli piękną pantomimę, a ci, którzy nie widzieli, no to nie widzieli, mogą jeszcze poszukać tego seminarium i zobaczyć. I to wtedy nie trzeba nic mówić. Ale to, co jest takie, znaczy takie dwie niesamowite rzeczy, które z tego fragmentu, który bardzo lubię, lubię do niego wracać, no to pierwsza rzecz to jest to, że wszystko, co Bóg stworzył, mamy, wszystko było dobre. Więc jak Bóg coś stwarza, to jest dobre. Dlaczego to, co Bóg stwarza, jest dobre? Bo Bóg jest w swej naturze dobry. Pomóż mu, żono, podejdź mu tam. Co? Zabierz go? No. Bo Bóg w swej naturze jest dobry. Nie? I to jest takie bardzo ważne, żebyśmy po prostu wiedzieli i pamiętali o tym, że Bóg jest dobry. Okay? To jest jedna rzecz. A teraz druga rzecz, to ja muszę podejść, słuchajcie. To jedna rzecz, która mnie dotyka, to jest to, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre,
A druga rzecz, która mnie dotyka, to jest to, że Pan Bóg stworzył nas, co zresztą będzie pewnie jutro w czytaniach, na swój obraz i podobieństwo, jak tutaj mamy przy każdym dniu. I Bóg rzekł, to tak się właśnie dzieje. Bóg po prostu słowem stwarza rzeczywistość. Nie? I to jest coś, co zawsze mnie nobilituje do tego, żeby żyć lepiej, bo Bóg pozwala mi żyć lepiej, bo Bóg stworzył mnie na swój obraz i swoje podobieństwo. Amen. Amen. Dzisiaj psalm 104. Radością Pana dzieła, które stworzył. Błogosław duszę moja Pana, Boże mój. Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryły się wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszę moja Pana. I ten psalm 104 tak pięknie właśnie pokazuje, jak natura, która nas otacza, jest właśnie takim Bożym dziełem. I jestem przekonana, że macie właśnie takie doświadczenie, że kiedy jesteście w górach, nad morzem, gdzieś na łonie natury, nie w mieście, ale właśnie wyjeżdżacie poza miasto, gdzieś jesteście wśród natury, to nasze ciała odpoczywają. Ta natura, oczywiście wielbimy Boga i widzimy w tym Jego dzieło, ale ta natura jest stworzona dla nas i ona też nam przynosi dobre rzeczy. I Bóg powiedział, że wszystko właśnie, co stworzył, było dobre i my z tego czerpiemy. Ja na przykład bardzo z tego czerpię, jak ja bardzo lubię drzewa, lubię patrzeć na drzewa, jej wiatr, i one się tak ruszają. I to ja wtedy odpoczywam. Tak? W naturze nasze ciała odpoczywają, nasze wszystkie zmysły tak naprawdę odpoczywają i nabieramy sił. I Bóg tak pięknie je stworzył i one rzeczywiście są dobre. I jest tutaj napisane, że Panie, w ostatniej zwrotce, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. I Bóg naprawdę wszystko, co czyni, czyni z mądrością i nie ma pomyłek. I to dotyczy też naszej takiej codzienności. I nawet jeżeli przechodzimy przez trudy, jeżeli są sytuacje, które gdzieś są dla nas trudne i nas przerastają, wszystko co ma nas ukształtować i nas kształtuje, jest po prostu dobre i wszystko, co Bóg może wykorzystać też do naszego kształtowania, no bo nie dotyka to, że właśnie wszystko jest takie pięknie ukształtowane przez Boga, to ma swój kształt bardzo konkretny i ja też chcę być właśnie takim dziełem Boga, ukształtowanym według Jego zamysłów. Nawet jeżeli w historii mojego życia popełniłam wiele błędów, jeżeli popełniłam je wczoraj, przedwczoraj, popełnię je dzisiaj i miałoby to mnie zmienić i nie według planu Bożego, to chcę, żeby Bóg na nowo mnie właśnie kształtował według Jego planu, tak jak właśnie On kształtuje, tak jak On stwarza, jak On tworzy. Jestem Jego stworzeniem i chcę, żeby właśnie Bóg kształtował mnie według swoich planów i zamiarów, tak jak On to widzi. Amen. Bo On stwarza dobro. Amen. I mamy Mateusza, 4 rozdział, 23 werset, jako aklamację. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludzi. Wśród ludu tu jest, no. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. No i pewnie ci, co mnie znają, to wiecie, że no, to jest to coś, za czym ja ciągle tęsknię w Kościele, żebyśmy się w takim właśnie autorytecie poruszali, bo Jezus taki był i pokazał, że tak może być. Nie? Dotyczy oczywiście tych, którzy uwierzą, że tak może być. I mamy Ewangelię Marka, 6 rozdział, który też nam to potwierdzi dzisiaj, od 53 do 56, czyli w sumie krótki fragmencik.
Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chciałbym, tak powiem, mocno zabrzmi to, co powiem, ale zobaczcie. Wszyscy, którzy się dotknęli Jego frędzli, frędzli Jego płaszcza, odzyskiwali zdrowie. Tutaj nie ma nic, że ci ludzie byli zewangelizowani, że wcześniej zrobili to czy tamto, poszli tam czy gdzieś tam. Nie, oni po prostu wierzyli, że ten człowiek uzdrawia. I mi się wydaje, że dzisiaj dużym problemem współczesnego człowieka jest to, że nie wierzymy, że Jezus jest żywy i że Jezus chce uzdrawiać, że Jezus uzdrawia. Dlatego zobaczcie, tyle ludzi jest w Kościele jeszcze, bo to nie można powiedzieć, że już nie ma ludzi, jeszcze jest dużo ludzi w Kościele, ale tak mało ludzi w Kościele doświadcza Jezusa Wszechmogącego, Boga Wszechmogącego, Boga, którego w niedzielę wyznajemy. I czyli można by powiedzieć, że tak wielu ludzi dzisiaj nie jest w stanie uchwycić Jego frędzli. Albo, można powiedzieć dalej, On dał tą władzę nad chorobami apostołom. Albo ludzie Kościoła dzisiaj nie wierzą Jezusowi, nie poruszają się w autorytecie, który Jezus Kościołowi zostawił. Dzisiaj nie mamy fragmentu o zostawianiu, bo to będzie dalej, to jest bliżej końca misji Pana Jezusa. Ale dzisiaj mamy fragment, który można powiedzieć, jest takim instruktażowym fragmentem, który mógłby pokazać, czy uczyć, czy zachęcać, czy pokazywać, w jaki sposób to robić tym, którzy ten autorytet w Kościele przejmą. Czyli mamy, że ludzie biegali po całej okolicy, zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie słyszeli, że przebywa. Nie było trzeba wiele. Jest tam, to tam znosimy chorych, jest tu. Nie, że tu, bo będzie o 20 msza o uzdrowienie, tylko tam, gdzie jest ten człowiek z namaszczeniem. On, dla nich to nie był Bóg, chcę, żebyście wiedzieli. Dla wielu ludzi Jezus nie był jeszcze Bogiem w ich mentalności. Nie? Ale był tym, od którego wychodziła moc i uzdrawiała wszystkich, którzy do Niego przyszli oczywiście. Lub których do Niego przyprowadzono. Po tym, co czytamy, gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci, choć frędzli u Jego płaszcza, mogli się dotknąć. Kropka. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Amen. Ja dzisiaj to mówię jako człowiek bardzo zmęczony, bo dzisiaj naprawdę ten dzień był też nie lada dniem, 600 kilometrów przez spotkanie, cały czas, aktywność raczej jakaś cały czas. Sylwia jest też po projekcie trzydniowym. Ale więc ja może nie mam takiej łatwości, bo ciężko się w ogóle już mówi. I też późno w nocy. Ale gdzieś wręcz burzy się we mnie moje serce. Moje serce człowieka chcącego być wierzącym, tak? Że my cały czas tak mało mamy tego, o czym mówi Słowo. I ja chcę. Ja dzisiaj przed Panem teraz siedzę, potem może wstanę, potem klęknę przed naszym Panem, że ja chcę więcej. Ja chcę, żeby się działo więcej znaków i cudów. Żebyśmy jako ludzie Kościoła chodzili w tym autorytecie i poruszali się w tym namaszczeniu. I Duchu Święty, ja dzisiaj mówię do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu swoim mówię. Ojcze, chcę więcej. Chcę więcej mocy. Chcę więcej mocy widzieć w swoim życiu, w naszym życiu. Chcę więcej mocy widzieć w ludziach, którzy chcą, Panie, ufać Twemu Słowu. Ja, Panie, pragnę chodzić za Tobą i poruszać się w mocy. Ja Ci dziękuję oczywiście za to, że uzdrowiłeś członków naszej rodziny, że uzdrowiłeś mnie tylokrotnie. I łęgotkę mi uzdrowiłeś, Panie, i uszkodzenie nogi, i Panie, kręgosłup. I moją czaszkę, i w ogóle, Panie, zatroszczyłeś się o mnie.
odpuszczenia. I z uszy Samuela, i Panie Nogę Dominika, i Panie w wiele miejsc ingerowałeś w naszym życiu. I dziękuję Ci za to. Ale Panie, ja chcę więcej. Ja Panie chcę więcej, bo jeżeli nasz Kościół nie będzie się poruszał w mocy, to diabeł go będzie skutecznie niszczył, Panie. I proszę Cię, Panie, i wołam Cię o to, żebyś odnawiał ludzi Kościoła. Żebyś, Panie, żeby ta Ewangelia dzisiaj wzbudziła w nas pragnienie życia według tego, co ona mówi, o czym ona mówi. Abyśmy byli prawdziwymi świadkami. Aby Kościół jaśniał, był piękny, wspaniały. Wzbudzał podziw za dobę świata. Ale bo to, co powiedział Paweł II na zesłanie Ducha Świętego, gdy był właśnie w Polsce, to żeby było, że Kościół i ludzie Kościoła poprzez charyzmaty Ducha Świętego zaradzają potrzebom świata. Tak, Panie? By Kościół zaradzał dzisiaj potrzebom świata. By był Kościołem silnym Bogiem, a nie słabym. Żebyśmy bardziej, Panie, stawiali na Tobie, a nie na sobie. Bo ja rzeczywiście jestem słaby i dzisiaj dosłownie to czuję. Tak, Panie? Ale cała owa przeogromna moc wychodzi od Ciebie, Panie. Wystarczy uchwycić się Twoich frędzli. I to nie jest odosobniony przypadek, tak jak tamta kobieta z krwotokiem. Ale wystarczało, że ludzie dotknęli się frędzli. Albo, Panie, dalej jak Kościół potem poszedł, wystarczyło, że cień Piotra padł na kogokolwiek z chorych i ci ludzie byli uzdrowieni. I, Panie, niech teraz Twoje frędzle, zanieś ona odwrót, przez wiarę dotkną tych, którzy dzisiaj leżą chorzy. Niech, Panie, Twój cień, cień Twojej miłości, Twojej osoby padnie na tych, którzy dzisiaj cierpią, którzy dzisiaj są poniżeni, którzy dzisiaj są poniszczeni, którzy dzisiaj, Panie, są w niedoli. Abyś Ty przyszedł, który Ty, który jesteś najlepszym pasterzem, który przyobiecał, że owce Jego będą miały życie i będą miały życie w obfitości. I Panie, ja się, Panie, uczepiam dzisiaj tej obietnicy i proszę za każdym bratem, za każdą siostrą, który dzisiaj cierpi, który, Panie, prosi Ciebie o litość, o miłość, o zdrowie. Przyjdź, Duchu Święty, dzisiaj w imieniu Jezusa i niech każda choroba zegnie się przed mocą imienia Jezus. Niech się wynosi z dzieci Bożych, niech więcej nie wraca. A Boża moc i Boża miłość niech teraz zamieszka w ich ciałach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Lambria to jest jakaś bakteria, tak? Lambria. Lambria. No to tak, ładna nazwa. Bóg do kogoś przychodzi, z tą rzeczywistością uzdrawia. Bóg dotyka też ludzi z rakiem dzisiaj. Bóg dotyka jakąś chorobę stawów i chorobę kości. I przychodzi z uzdrowieniem. I niech w Twoim ciele, bracie i siostry, w Twojej głowie przede wszystkim nie ma wątpliwości. Już mówię do ciała, jakby ciało było poddane duchowi. Ale niech w Twojej głowie nie będzie dzisiaj wątpliwości. Bóg tego chce, Bóg jest dobry i chce dla Ciebie zdrowia. Amen. Amen. Pan przychodzi też z uzdrowieniem do osoby, która kiedyś w czasie operacji miała intubację i coś zostało tutaj w środku uszkodzone. Pan Bóg uzdrawia teraz to miejsce. I też jest osoba, która miała takie myślenie w takich ramkach i Pan Bóg dzisiaj po prostu te ramy, one pękają i Bóg poszerza Twoje granice spojrzenia właśnie na Niego samego, na Boga. No i chwała Panu. Chwała Panu. I jeszcze miałem jedno. Że Pan Bóg przychodzi do osoby, która w jakiś sposób taki od dość dawna wątpi w to, że Bóg może ją kochać, że Bóg chce dla niej dobra. I Bóg się do Ciebie przychodzi. I mam taki obraz Boga, który Cię po prostu podnosi. Bierze Cię za ramiona i Cię po prostu podnosi do góry, nie? Taki symboliczny obraz podniesienia. I Bóg tak właśnie poprowadzi Twoje życie. Uchwyć się dzisiaj tego słowa, bo wiesz, że to jest o Tobie. I amen. I chwała Panu. I chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Kochani, Bożego dnia, Bożego tygodnia. Pięknego. No. I do zobaczenia za, jak się uda jutro. No to z Panem Bogiem. Pa, do zobaczenia. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,